Cześć, witaj na kanale Ćwicz Jogę w kolejnym filmiku dotyczącym brzucha po porodzie, płaskiego brzucha po porodzie, czyli takiego, który wszystkie chcemy mieć. Mięśniem poprzecznym brzucha, czyli tym mięśniem, który przyczepia się tutaj z tyłu pleców i schodzi się z przodu, i to on będzie zamykał brzuch po ciąży. Jest szczególnie ważne też dla kobiet z rozejściem mięśnia prostego brzucha, ale nawet jeśli nie macie tego rozejścia, ale brzuch cały czas jest taki miękki i wypukły, to znaczy, że trzeba popracować nad mięśniem poprzecznym brzucha. On współgra z naszym oddechem, bo jest częścią kor, czyli współgra z przeponą i z mięśniami dna miednicy, łącząc się z nimi, i jeżeli wszystkie te rzeczy działają razem, to działa również mięsień poprzeczny brzucha. Dobra, to jest najważniejsze, to jest w zasadzie podstawowa rzecz, zanim zaczniecie jakiekolwiek ćwiczenia, żeby nauczyć się odpowiednio oddychać, żeby poczuć swoje mięśnie dna miednicy, kiedy się aktywują i kiedy rozluźniają, i nauczyć się pracować też tym mięśniem głębokim brzucha, bo w zasadzie jeżeli zaczniecie robić, nie wiem, planki czy jakiekolwiek inne ćwiczenia na brzuch, zanim w ogóle się nauczycie, poczujecie, co to znaczy zamknąć ten mięsień i podciągnąć mięśnie dna miednicy do góry, to możecie sobie tak naprawdę zrobić więcej krzywdy niż sobie pomóc. Zrobimy to ćwiczenie w leżeniu na plecach, tak jest najłatwiej. Więc ułóż się wygodnie, tak żeby stopy były na szerokość bioder, miednica wygodnie na macie. Poruszaj się miednicą, rozluźnione pośladki, poruszaj miednicą do przodu, do tyłu i ustaw ją neutralnie, czyli tak, żeby kość krzyżowa leżała na macie, a kość ogonowa patrzyła w tamtą stronę do pięt. Teraz możesz się nawet odepchnąć od łokci, tak żeby przenieść trochę tył klatki dalej od bioder. Głowa leży neutralnie. I ręce możesz sobie położyć tam, gdzie ci jest teraz wygodniej. Albo w zasadzie przenieśmy dłonie na dolne żebra, bo zajmiemy się oddechem. Spokojny wydech, nagadałam się. I teraz z wdechem rozszerzasz żebra we wszystkich kierunkach na boki. Z wydechem zamykasz. I tutaj uważaj, żeby właśnie nie uciekała klatka, nie odrywał się ten odcinek piersiowy od kręgosłupa. Jeżeli tak się dzieje, możesz sobie coś podłożyć pod głowę, żeby ona była trochę wyżej. I poczuj cały czas z wydechem. Chcesz zamknąć i zacisnąć żebra. Wdech. Brzuch jest całkowicie rozluźniony. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Teraz suń dłonie na biodra i poczuj, że tutaj są takie dwie wystające kości, kolce biodrowe, i będziemy nimi pracować. Tutaj jest dużo pracy nad wizualizacją, więc chciałabym, żebyś z wydechem wyobrażała sobie, że chcesz te kolce biodrowe zsunąć na siebie do środka. Zsuwasz je na siebie, chociaż to nie jest anatomicznie możliwe, te kości się do siebie nie zbliżą, ale chodzi o mięśnie, czyli mięśnie głębokie, które się do nich przyczepiają, i o to, żeby je mocniej zaktywować. Więc weź głęboki wdech do żeber i z wydechem zaciśnij dół brzucha. On się powinien teraz wypłaszczyć. Jeszcze jeden wdech i wydech. Żeby to było widać, mogę pokazać brzuch i jeszcze raz. Luźno całkowicie brzuch i wdech. Wydech, jeszcze mocniej go aktywuję. I teraz szukam tego punktu pod środku i próbuję w środku i jednocześnie dociągam do góry dno miednicy, czyli ten ruch, który ćwiczyliśmy w poprzednim filmiku. Wdech. Wydech, mocniej zaciskam. Wdech, rozluźniam. I wydech. Teraz zatrzymaj delikatne napięcie i znowu wdech. Wydech mocniej. Luźne pośladki. Wdech. I wydech jeszcze mocniej. I brzuch powinien być płaski. Kiedy teraz uniosę głowę,
Nic tu się nie unosi, nie robi się kulka na brzuchu, brzuch jest ładny, płaski. Teraz jeśli chcecie wiedzieć, kiedy ten brzuch się nie, kiedy mięśnie poprzeczne się nie uruchamia, jak to wygląda, jeżeli ja po prostu zrobię wdech i na przykład docisnę pępek do kręgosłupa, bo tak chcę, bo tak mnie nauczono, żeby pracować brzuchem, co jest oczywiście błędne, czyli robię wdech do brzucha i brzuch jest wypukły. Jest taka kulka, dół pleców się odrywa od maty i brzuch pracuje nie tak jak trzeba. Więc jeszcze raz, układasz ciało wygodnie na macie, miednica leży i robisz wdech do żeber. Z wydechem aktywujesz dół brzucha i stąd się unosisz, brzuch jest płaski. Jeśli uniosę kolana, mój brzuch dalej jest płaski. Jeśli go nie aktywuję, jeszcze mocniej ucieka dół pleców z maty. Ok, więc na tym polega prawidłowa aktywacja mięśnia poprzecznego brzucha, który współgra z dnem miednicy, unosi je do góry i z przeponą, która reguluje prawidłowy oddech. Jeżeli teraz połączysz te wszystkie trzy rzeczy i będziesz, możesz to wykonywać te ćwiczenia na wleżeniu, w staniu, w klęku podpartym, cały czas starając się zamykać kolce biodrowe i delikatnie podciągać do góry. To dzięki temu twój brzuch będzie się zamykał i będzie się robił coraz bardziej płaski. Dobra, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.